My, gospodynie i gospodarze gminy Wojsławice, to projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury i realizowany w ramach programu Etnopolska 2019 w Majdanie Ostrowskim. Wyremontowany budynek dawnej szkoły, obecnie ośrodek trzech kultur, stał się miejscem twórczych spotkań aktywnych mieszkańców gminy oraz działań na rzecz zachowania tradycji regionalnych i budowy lokalnego kapitału społecznego. Te działania to m.in. warsztaty rękodzielnicze, muzyczne oraz spotkania studyjne z osobami prowadzącymi podobne ośrodki w Polsce. Zaproszeni goście chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami z realizacji podobnych inicjatyw. Każda mała ojczyzna, i ta majdańska, wojsławicka i nasza studziwocka, ma swój potencjał, bardzo głębokie zakorzenienie w tradycji, w historii. To jest rzucone po prostu nasiono w glebę, które na pewno wyrośnie, ale wszystko zależy właśnie od ludzi, którzy tutaj żyją i którzy będą uczestniczyć. To dzisiejsze wydarzenie jest bardzo obiecujące. Spotkali się ciekawi ludzie z fajnymi doświadczeniami, chętni podzielić się tym doświadczeniem. Jednym z najstarszych rzemiosł uprawianych przez człowieka jest tkactwo. Z uwagi na istotność tego przemysłu oraz niewątpliwie jego ważny akcent w historii i tradycji naszego kraju, organizatorzy postanowili pomóc mieszkańcom poznać różnorodne techniki tkackie pod okiem eksperta. Jesteśmy takimi kreatorami i cała społeczność jest twórcą miejsca, przestrzeni, relacji, grupy, ogromnego kapitału. I to słowo kapitał stało się takim kluczowym pomysłem do napisania projektu, do rozpoczęcia inicjatywy, czyli tak naprawdę zadanie pytania sobie, a nie twierdzenie, mamy tu wszystko, jesteśmy świetni, tylko zadanie pytania, jaki mamy kapitał i jak go możemy wykorzystać. Tworzenie nie jedno ma imię. Pod takim hasłem można opisać kolejne dni warsztatów. Tym razem uczestnicy mogli poznać tajniki tworzenia ceramiki z gliny. Ta równie prastara umiejętność była nie tylko ciekawostką, ciepło przyjętą przez uczestników, ale i dowodem na to, że tworzenie z gliny łączy zarówno tych młodszych, jak i starszych uczestników. Brak ograniczeń formy oraz profesjonalne oko instruktora pozwoliły wszystkim stworzyć świetne naczynia, które po wypaleniu w profesjonalnym piecu zdobią teraz zakątki pracowni. Cały projekt był w ogóle świetnym pomysłem, w ogóle przemyślanym, takim bardzo kompleksowo, całościowo i w taki prosty, ale bardzo ciekawy sposób przygotowanym działaniem, więc wszystko było super. Trudno określić, które warsztaty naj, bo wszyscy prowadzący byli niesamowici, byli specjalistami w swojej dziedzinie, poza tym byli świetnymi fachowcami, jeżeli chodzi właśnie o wykładanie czy umiejętność uczenia, bo to też jest sztuka. Muzyka bez wątpienia jest niesamowitym odzwierciedleniem zarówno ludzkich umiejętności, emocji, jak i niesamowitą osią czasu, ukazującą zmiany w naszej historii. Uczestnicy pod okiem utalentowanego prowadzącego mieli okazję poznać różnorodną gamę instrumentów, a same warsztaty były pierwszym punktem w przygotowaniach do występu uczestników podczas finału projektu. Wielu z nas pamięta zabawki, będące wytworem prostych narzędzi i naturalnych materiałów. Idealnym momentem do wspomnień były kolejne warsztaty zaplanowane w kalendarzu projektu, a mianowicie warsztaty stolarskie. Wielkim plusem zajęć była profesjonalnie wyposażona pracownia. Dzięki temu uczestnicy warsztatów mieli okazję nauczyć się obchodzenia z narzędziami i maszynami oraz stworzyć zabawki znane z naszej ludowej historii. Po wielozadaniowej rozgrzewce poprzednich warsztatów, mieszkańcy zagłębili się również w ludowo-mistyczną część rękodzielnictwa. Umiejętności manualne, nabyte podczas tkania, wytwarzania ceramiki oraz tworzenia przedmiotów stolarskich, były ciekawym wstępem do tworzenia dwóch ludowych symboli. Pierwszym z nich były tradycyjne lalki. Według wierzeń, lalka ta ma moc spełniania życzeń. Drugim, lecz równie efektownym wyrobem, był pająk ludowy.
Ta niesamowita forma ozdobna zachwycała swoją geometrią oraz różnorodnością barw, dawniej będąc symbolem szczęścia i urodzaju. Finał warsztatów odbył się w obecności dziesiątek rękodzieł, solidnie i z pomysłowością tworzonych podczas wszystkich dotychczasowych spotkań. Jak wspominają je uczestnicy? Dla nas taki wyjazd i taka integracja to było coś wspaniałego. Robiliśmy lalki, robiliśmy pająki i to była dla nas taka współpraca integracyjna ze wszystkimi po prostu koleżankami z innych środowisk. Bardzo fajnie. Towarzystwo przy tym było fajne, a instruktorzy tacy przystępni, swojscy, więc taki klimat się od razu wytwarzał jakby w rodzinie. No i brało się udział w różnych tych warsztatach. Ja na przykład brałam w warsztatach tkackich, garcarskich z wnukami, gdzie potem się okazało, że tych wnuków własnych nie mogę zabrać do domu, bo im się tak podobało. No, nagle dzieci były takie ważne, robiły, lepiły, coś ktoś od nich chciał. Więc takie międzypokoleniowe nawet te warsztaty się okazały. Oprócz wspomnień, eksperci po raz kolejny mieli możliwość podzielić się swoją wiedzą zarówno na polu tworzenia społecznych inicjatyw, jak i dzieląc się pomysłami na promocję regionu oraz wiejskich walorów turystycznych. Okazuje się, że nie ma końca świata, są tylko początki. Krągłość kuli ziemskiej pozwala na to, żeby podróżować z miejsca do miejsca. I każde miejsce jest wyjątkowe. Wojsławice, Gorajec. Łączy nas na pewno wspólna historia, potencjał miejsc, tradycja. Obydwa miejsca mają wielką przyszłość, bo następuje powrót do kultury tradycyjnej, a to miejsce jest wyjątkowe. Zakończenie projektu to z pewnością nie koniec pracy w tym ważnym dla mieszkańców miejscu. Wspólna nauka, tworzenie rękodzieła oraz poczucie wspólnoty zapoczątkowały nowe życie w miejscu, którego historia sięga kilkudziesięciu lat wstecz.